Nie jest to mój debiut. W tamtym roku także startowałem tutaj. No co, no. Staramy się pokazywać na tych etapach. Od startu już zabierać się i walczyć o koszulki, o bonifikaty i pokazywać się z jak najlepszej strony, pokazywać reprezentację, że są tutaj szkolarze z grup kontynentalnych, którzy potrafią dobrze jeździć i są naprawdę silni. Plany na następne etapy, obrona tej koszulki? Obrona koszulki, walczymy o etapy, walczymy o klasyfikację generalną i staramy się pokazać, że reprezentacja jest naprawdę dobra. Tak, na lotnej premii mój kolega zaczął finiszować, chciał wygrać tą koszulkę, mówił mi o tym i pomogłem mu wejść pierwszy w zakręt, trochę tam przeszkodziły nam samochody, które w zakręcie nas spowolniły. No i na bruku było strasznie ślisko, kolega finiszował i niestety dość mocno zarzuciło mu tył. No i wywinął tak zwanego koziołka i niestety się wywrócił, ale na szczęście nic mu się nie stało, wrócił do peletonu. Ja dostałem informację, że kolega jest w peletonie, nic mu nie jest, więc postanowiłem jechać razem z kolegą z Francji od ekipy z diabetyków.